Rozpoczynamy już starcia na zasadach K1. Pierwsza taka walka w undercardzie, czyli w karcie wstępnej gali Extreme Energy Time. To będzie starcie w limicie wagowym 86 kg. Poznajmy pierwszego z wojowników. Proszę Państwa, reprezentujący Majnowski Team, Andrzej Marciniszy! Nie maluję, tylko tańczę. Patrz, nadzieję dał mi bo matka miłość, ojciec siłę, to nie czekam na co. W kolejce poza siłę, hej, ja też wychowałem się w krokach i wybrałem. Będę robił to, co kocham, więc piszę te wersy. Na nic nie liczą, za kobiety mi mówią, że to droga do nikąd. Bo bywa, kutuwam puca za drzwi stopy, ale to mój świat, moje ulice i kluby, mój rap. Obudził nową siłę w ludziach. Oni mają teraz siłę większą niż Putina. Ja znoszę czoła, patrzę jak osób pewnie strzeli. Drodzy Państwo, reprezentant Fight Hobby, Rafał Mija! Witamy w ringu Rafał Mijas. Rafał Mijas, to jest drugie starcie undercard w gali Extreme Energy Time w Legnicy. Rozjemcą tego starcia jest sędzia Krzysztof Kuca. Ja Państwa jeszcze raz serdecznie zapraszam do dubinu. Thank you.
Panie i panowie, krew, pot i łzy, czyli to wszystko, co kochają sympatycy sportowanek i mamy teraz w ringu. Jeszcze raz gorące brawa dla obu wojowników. Już za chwilę poznamy oficjalny werdykt, to ja do ringu zapraszam pana Damiana Lelewskiego, menedżera Sky Club. Zapraszamy po gali Extreme Energy Time na oficjalny afterparty właśnie do Sky Clubu. Czekamy jeszcze na oficjalną decyzję sędziowską i za chwilę jeden z wojowników uniesie rękę w geście triumfu. Panie i panowie, mamy już werdykt. Niejednogłośnym zwycięzcą starcia 2-1 zostaje Andrzej Marciniszy! Andrzej Marciniszyn, zwycięzcą starcia w karcie wstępnej gali Extreme Energy Time. Jeszcze raz państwa gorąco zapraszam Sky Club na oficjalne afterparty po gali.